zrodził się u kolegi Kazimierza Gołębiowskiego, członka naszego kręgu, pomysł i podjął sobie ten temat, zatytułował go Jan Paweł II – Droga do świętości. Obejmuje on 104 pielgrzymki papieża, w tym wszystkie, które odbył za swojego pontyfikatu. Począwszy od pierwszej pielgrzymki do Meksyku i Dominikany i kończywszy na 104 pielgrzymce do Francji, do Lourdes. I tutaj mamy przedstawione na ekranach walory, które poszczególne kraje wydawały w związku z wizytą papieża. Były to znaczki, datowniki okolicznościowe, koperty okolicznościowe, koperty FDC, datowniki i koperty z początku wizyty i z końca. Znaczków jako takich jest też sporo prezentowanych na tych kopertach, ale najdroższe dochodzą do 3-4 tysięcy i są z tych krajów egzotycznych, które były w małym nakładzie. Jest bardzo ciekawa publikacja księdza Chrostowskiego, która pokazuje, prezentuje wszystkie znaczki i wydawnictwa filatelistyczne wydane przez wszystkie kraje, zarówno za jego życia, to był pierwszy tom, i w tym roku ukazał się drugi tom prezentujący wszystkie wydawnictwa filatelistyczne, które się ukazały po śmierci papieża. Wśród dorosłych, jak i wśród młodzieży jest to bardzo popularny temat i poszukiwane są walory, i młodzież się często dopytuje, która chce budować eksponaty poświęcone papieżowi, a ci filateliści dojrzali w starszym wieku, którzy zaczęli budować wcześniej swoje zbiory, w dalszym ciągu poszukują bieżących wydawnictw i kompletują zbiory. Zapraszam wszystkich do Wojewódzkiego Domu Kultury na zwiedzenie wystawy filatelistycznej poświęconej Janowi Pawłowi II. Będzie wystawa dostępna przez 3 tygodnie do Nowego Roku.